Siemano, jest 5 rano. Przyszedł do mnie obudzić mnie. A ja wam dzisiaj pokażę, jak my sobie rano spacerujemy. Nie? Masakra. Wstajemy. On sobie tutaj w nocy śpi na tym posłaniu na balkonie. Rano wstaje, otwiera drzwi, skakuje mi do łóżka, budzi mnie i lecimy na spacer. Idziemy? Sąsiadów pobudzisz. Piękne miasto, kurde, rewelacja. O, aż przyjemnie pospacerować. Robimy taką rundkę 4 km, godzinka czasu. Ja potem wcinam śniadanko i jadę do pracy. Zaraz sobie wyjdziemy na nasz spacerowy teren. I tak codziennie, czy zima, czy wiosna, godzinę spacerujemy. Gdzie my już jesteśmy sobie na trasie naszej. Ja codziennie z psem spaceruję. Smycz z amortyzatorem jest od non-stopa. Już przerwana. Pies ma obrożę półzaciskową. A ja sobie latam na pasie, żeby mieć ręce wolne. Móc przeglądać TikToki, Instagrama i inne pierdolety. Mega fajne, ale ktoś tutaj śmietnik zostawił, to nie fajne. Ale mega fajne w takich spacerach o 5 rano jest to, że ptaki strasznie ładnie śpiewają i się jakoś tak aktywują i można posłuchać śpiewu ptaków. Tam na samym końcu jest jezioro, ale nie idziemy tam. No może zobaczycie chociaż, o, jest jeziorko i kąpielisko. I sobie odbijamy tutaj w tą stronę. Pies tu już na pamięć wie, jak iść. Także nawet na kaca mogę sobie bez problemu tak łazić i on całą drogę zna na pamięć. Tu często spotykamy sarny i w tamtym roku było mnóstwo dzików. Plus jest taki, że on trochę wcześniej to wszystko wyczuwa
Ja się mogę na to przygotować, ale ładna mgła. Fajnie. Najlepsze jest to, że jesteśmy cały czas w centrum mojego pięknego miasta. Coś tam jest? Chcemy zobaczyć. Coś zaczął ciągnąć. Możliwe, że coś tu będzie ciekawe. Ja nic nie widzę. Spróbuję go trochę podkręcić. Kawałek podbiegnę. Czekajcie. Nie ma nic. Poszły sobie. Czemu kluczy nie jest goły tylko? Nie ma, nie widać. Tu w ogóle są takie stare działki. Ludzie mają takie duże altanki, że normalnie w nich mieszkają. Cały sezon. I nie sezon, zima też. Zaraz wam pokażę. Tu o, ten domek. To tutaj gościu cały rok mieszka. Ma pięknego pieska i tak sobie funkcjonują. Tu zresztą też owczarka ją mają. Domek zrobiony ze wszystkiego, co się znajdzie. Ho! Nie jedz trawy. Ej, chodź, idziemy. Mordo. Tu po prawej ma wychodek. O, bo na działce oczywiście nie ma kanalizy. Pewnie jakaś kózka do ogrzewania, bo kombin jest. I kurwa, tam domek. Ciasne. Nawet nie własne, bo to też działka RODO. To nie jest jego działka, tylko to jest, wiecie, dzierżawione wszystko. Ale tak gościu mieszka. Zadowolony, uśmiechnięty.